Udacity jest platformą wyjątkową. Zgromadzone na niej muki przeznaczone są bowiem głównie dla programistów oraz informatyków, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności. Aby dowiedzieć się więcej o Udacity i nietypowych metodach nauczania, które zostały tam zastosowane, koniecznie zobacz ten odcinek Belfer Vlog. Studiuj efektywnie. Na czym polega wyjątkowość platformy Udacity? Zacznijmy od nauczycieli. Nauczyciele są nie tylko belframi akademickimi, ale przede wszystkim liderami projektów informatycznych, pracującymi w prawdziwych korporacjach i mającymi na co dzień do czynienia z wymaganiami stawianymi przez klientów. Uczysz się nie tylko teoretycznie. Ale każde zagadnienie teoretyczne potwierdzone zostaje w ramach projektów realizowanych wspólnie z innymi użytkownikami, za pośrednictwem oczywiście najczęściej używanych w realiach programistycznych narzędzi, takich jak GitHub. Do tego możesz mieć pewność, że twoje umiejętności, które pozyskasz w ramach kształcenia na Udacity, będą potrzebne w pracy zawodowej, ponieważ programy nauczania. Realizowane na platformie są zatwierdzone i konsultowane na bieżąco z korporacjami realizującymi zlecenia informatyczne. Udacity oferuje swoim użytkownikom dwa sposoby na naukę. Pierwszy z nich, bezpłatny, to dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych, wykładów, podręczników, a także poszerzonych instrukcji oraz niektórych testów. Drugi sposób na naukę to sposób płatny. W ramach płatnego sposobu możesz uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych, możesz współtworzyć projekty, które będą podlegały ewaluacji, będziesz otrzymywać informacje zwrotne od Twoich nauczycieli i otrzymasz certyfikat ukończenia kursów, który ma bardzo realną wartość na informatycznym rynku pracy. W panoramie edukacyjnej Udacity jest naprawdę wyjątkowym miejscem. Udowadnia ono bowiem, że nie trzeba kończyć wyższych studiów po to, aby realizować projekty informatyczne na najwyższym poziomie, które będą cieszyły się uznaniem zarówno pracodawców, jak i klientów. Najlepszym dowodem tego jest program Nano Degree realizowanym na Udacity. Dyplom Nano Degree wystawiony przez Udacity to przede wszystkim potwierdzenie twoich praktycznych umiejętności informatycznych i umiejętności realizacji projektów informatycznych. Obecnie do dyspozycji masz przynajmniej kilka programów Nano Degree. W jaki sposób stać się uczestnikiem tego kursu? Musisz wiedzieć, czy spełniasz podstawowe wymagania. Musisz zapisać się, ukończyć ten kurs oraz pochwalić się swoim dyplomem za pośrednictwem sieci społecznościowych. Przyjrzyjmy się specjalności Front-End Developer. Warto zobaczyć, czego dotyczy program oraz zapoznać się z jego skróconym programem. Oczywiście możesz też poznać swoich nauczycieli oraz przekonać się, co otrzymasz, jeżeli ukończysz ten kurs. Aby przekonać się o potędze Udacity, wystarczy nieco bliżej zapoznać się z programami realizowanymi na tej platformie. Przejdźmy do katalogu kursów. Po lewej stronie ukaże się lista firm, które budowały programy kształcenia. Należą do nich Facebook, Google, Nvidia, Twitter oraz inne potęgi na rynku internetowym. Możemy wybrać także poziom trudności, a także zapoznać się z kategoriami. Jak widać, jest ich niewiele, dlatego kształcenie jest bardzo specjalistyczne. Aby dobrze wybrać kurs MOOC dla siebie, musisz zapoznać się z parametrami kursu. Spróbujemy zrobić to za chwilę na przykładzie jednego z kursów, które odnajdziesz na platformie MOOC Udacity. Odnajdujemy stronę kursu. Jego tytuł to Programming Foundations with Python. Poziom dla początkujących. Czytamy podsumowanie kursu oraz zapoznajemy się z wymaganiami wstępnymi. To bardzo ważna sekcja, ponieważ ona decyduje o tym, czy będziesz mógł w sposób efektywny korzystać z kursu. Poznaj swojego nauczyciela oraz zobacz inne parametry kursu. Ważną sekcją są opłaty. Dzięki wniesieniu opłat będziesz mógł korzystać z pomocy trenerów, twoje projekty zostaną ocenione i otrzymasz certyfikat ukończenia kursu. Udacity jest absolutnie wyjątkowym środowiskiem nauczania, głównie dlatego, że edukacja jest tam zorientowana na osiąganie konkretnych i mierzalnych celów. Uzyskując dyplom Udacity, masz w swoim portfolio kilka zaawansowanych projektów informatycznych, które na każdym etapie były nadzorowane przez specjalistów. Bardzo jestem ciekaw Waszych doświadczeń z Udacity. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie.